Hej wszystkim, z tej strony Atakama i dziś zaczynamy naszego vloga, w którym będziecie widzieć, jak jedziemy po źrebaczka uratowanego. Zresztą powiem wam wszystko później. Tutaj teraz widzicie, jak generalnie jest dzień wcześniej, jak to wszystko się dzieje, no ale trzeba było ogarnąć auto, trzeba było ogarnąć przyczepę. No i jest, udało się, więc teraz wracamy nią do stajni i jutro rano o 5:15 mamy wyjazd. Także tak wygląda nasz busik, tak wygląda nasza przyczepka, wszystko ogarnięte i jedziemy w sumie tak naprawdę ratować konisia. No i jeszcze na samym początku chciałam wam wszystkim podziękować, bo tak naprawdę to dzięki wam jedziemy po niego, bo dzięki wam mamy na paliwo, więc naprawdę każdej dobrej duszyczce, która się dołożyła, bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. No a my widzimy się już następnego dnia o 5 nad ranem. Także trzymajcie za nas kciuki, to będzie długa droga, bo jedziemy aż pod Warszawę. Pod Warszawę, prawda? Pod albo za. Pod albo za. Musimy sprawdzić. Tak, dokładnie musimy sprawdzić gdzie. Ale no i Antek jest, w ogóle dużo ludzi jedzie, także też nie będę tam wszystkich przedstawiać, bo no jedzie fundacja. Zresztą później wam wszystko opowiem, jak już będę wiedziała co i jak. No, także do jutra. Jak widzicie, my już wyruszyliśmy, tu już było jasno na dworze, więc było troszkę po 6:00 jakoś tak. Pierwszy przystanek na jakieś śniadanko, pokazałam wam tutaj właśnie przyczepę. Nie wiem, czy ja to nagrywałam, czy Antek, nieważne. I dalsza droga, także będziecie wszystko mieć po kolei pokazane, tak jak obiecałam. Mam nadzieję, że mój głos nie będzie zaburzał, bo generalnie chyba bez mojej narracji ten filmik wypadłby troszeczkę lepiej, ale dajcie znać. A, bo tam pani stoi. Oj. Do przyczepy jeszcze nie. Była wysoko zaraz walczona. No i słuchajcie, może ja coś powiem z takiej strony technicznej. Dojechaliśmy na miejsce, mamy 490 km przejechane w dniu dzisiejszym, z czego 31 zrobiliśmy tak naprawdę wczoraj, ponieważ musieliśmy odebrać auto i pojechać po przyczepkę. Nasze spalanie wyniosło dosyć sporo, bo to jednak ciągnięcie przyczepy plus myśleliśmy, że będzie troszkę inne auto, no ale co zrobić, zaraz tam zobaczymy. O, zużyte paliwo 63,8. Zużyte, o, średnie zużycie 13,2 bez konia, tak? Więc teraz jeszcze będziemy jechać z koniem, zobaczymy, czy coś wzrośnie. Ale pieniążki, myślę, które zebraliśmy dzięki wam, starczą. Tak więc dziękujemy wszystkim za każdą złotóweczkę i trzymajcie za nas dalej kciuki, bo jeszcze droga powrotna. I za chwilę pokażemy wam Karino. Trzymajcie się. Co wy robisz?
czerwony. Jejku, ale grzecznie wyszedł. Super. Lego Krzysztof. Wiesz co, rozpakujmy go, niech on sobie już idzie do boksu. Ostatnie tankowanie dzisiaj, na koniec już. No to mamy. Idę! No siemanko, i taka ostatnia chyba w sumie aktualizacja techniczna. Jak widzicie, przejechaliśmy 977 km i to jest od wypożyczenia auta, po dojazd po przyczepkę, pojechanie po konika, powrót, odwiezienie przyczepki, pojechanie na stację i dotankowanie do pełna, do oddania samochodu w takim stanie, w jakim go wzięliśmy. Więc 977 km, spaliliśmy 121 litrów paliwa, no i średnie zużycie pokazuje nam 12,5 litra. Tak więc udało nam się troszkę zejść, mimo że na powrocie byliśmy ciężsi, ale jak widać, droga była po naszej stronie, że tak powiem, i udało nam się to spalanie troszkę zmniejszyć. Tak więc trzymajcie się, resztę powie wam Ata. No dobra, więc dogrywam wam informację następnego, nie następnego dnia, już kilka dni później, o tym pięknym panu, którego tu widzicie. To jest Carino, El Carino. No i co? No i jak to się stało, że w ogóle on tu trafił, i jak to się stało, że w ogóle robiliśmy zbiórkę na jego transport? Otóż właścicielka stajni szukała klaczy towarzyszącej. O Jezu, on jest cały podrapany, masakra. No i tam jakaś się trafiła, ale ktoś ją wziął wcześniej. No i jakby sprawa się zakończyła. Ale później ta sama pani odezwała się i powiedziała, że właśnie jej szwagierka ma źrebaka, który ma takie, a nie inne problemy zdrowotne, no i że on prawdopodobnie będzie na rzesi. Bardzo, bardzo prosiła, żeby go wykupić, jeśli się da. No oczywiście po cenie mięsa. No więc ruszyliśmy niebo i ziemię. Wszyscy się zebraliśmy. No i pojechaliśmy po niego. On jest po ciąży bliźniaczej. Jego brat bliźniak nie przeżył tego. A on urodził się taki, jaki się urodził. O, kupa, super. No i teraz będziemy walczyć o to, żeby jakoś dojść do jego zdrówka. Nie wiemy jak z jego sercem, bo wiadomo, że ciąże bliźniacze są dość ryzykowne. Także no to jest konik, z którym się trzeba po prostu delikatnie obchodzić. No ale jest uratowany. Jak byliśmy podpisać umowę w ogóle, to jechała też z nami fundacja. No i ta właścicielka nie przyjechała w ogóle. Nie przyszła, nie rozmawialiśmy ani nic. Przyszła po prostu ta szwagierka. No. I tak to właśnie wygląda. No i generalnie od dnia, kiedy ja to nagrywam, czyli parę dni po naszej akcji przewożenia go spod Warszawy, jakoś w przyszłym tygodniu ma być u niego weterynarz i kowal i zobaczymy, co się z tymi jego krzywulcami da zrobić. Chociaż tak, wiecie, żeby tego po prostu nie bolało. No, także kończymy tego vloga tym miłym akcentem. I trzymajcie kciuki za Carino. Dużo ludzi pytało, czy jest mój, więc nie, Carino nie należy do mnie. Ale będziemy pomagać, jak tylko się da. Także dziękuję wszystkim, którzy się dołożyli raz jeszcze. No i co, i do następnego. Trzymajcie się. Pa, pa!